jestem na głównej ulicy Alanini. Przyjechałem tutaj popatrzeć na miasto i coś może sfilmować. To jest same centrum tutaj. I tam są bazary i sklepy z tamtej strony. To jest jakiś deptak, gdzie niby nie można jeździć. Zagrodzona jest droga, a motocyklami wjeżdżają, nie wnikają. No, tutaj jest kantor, jak to miga w kamerze. Nie wiem, dlaczego to tak miga, bo normalnie tego tak nie miga, ale euro jest po 2,82. Znaczy 2,82 za 1 euro, tyle jest lir. Tutaj jest fajne ujęcie, wielka turecka flaga i wieża meczetu w tle. A tu wszędzie sklepy z bazarami. I sprzedawcy kukurydzy. A tutaj jest, tam gdzieśmy byli poprzednio przy samym porcie, druga uliczka, taki deptak i ona pewnie tam idzie do tej głównej drogi. No i tam jest już port ze statkiem z trupią czachą. O, i tutaj jest ten meczet. O, stąd lepiej widać wszystko. A tutaj jest taki fajny park. Na pewno można posiedzieć, pochodzić. Patrzmy gazek, kto by się nie chce. Tutaj musi być piękne, tylko niestety fontanny są wyłączone. To jest cały czas ten park. Laski sobie odpoczywają w cieniu. Tutaj też taki skwerek z rzeźbami. Ryby. Jakaś ważka. A tam siedzi motyl. Tutaj pomnik kolejnego Turka, Ataturka, prezydenta, założyciela. No i jest napisane, co o tym Ataturku sądzić. No oczywiście nie mogło zabraknąć łopoczących się tureckich flag. Pomniku. Jak wszędzie nie może McDonalda zabraknąć. To poszły młode laski z prześcieradła z dzieckiem w nosidełku. Szkoda, że ich z przodu nie zsumowałem. No i na takich trajkach tutaj wszyscy zapychają. 5 euro za godzinę wypożyczenie kosztuje po nas. Druga strona Alanini. Plaża nieciekawa, ale jest widok na port. Pływający statek i całe miasto. A to z drugiej strony dalsza część hotelowa, ale plaży nie mają takiej jak tam na Kleopatry. Się bawią w bawłaniacza. Tu kolejny meczet, tylko że ciekawe, ma niebieską kopułę. No, dalej już nie idę, bo to nie ma sensu. Miasto się ciągnie jeszcze przez kilka ładnych kilometrów co najmniej. I widoki są mniej więcej podobne. Wracam w stronę już hotelu. Ciuchcia wszędzie jeździ z turystami. Tutaj pomarańcze, cytryny na żywo na drzewach rosną. I banany też rosną, jeszcze zielone są zupełnie. Znowu rądko od tego Turka, od tego Ataturka.
właśnie tutaj. Nawet takie ozdóbki mają na trawnikach. To jest ciekawe, bo na sygnalizatorze pokazuje się, ile jeszcze jest światła czerwonego. O, D1 i jest na zielono przez 20 sekund. A czerwone było chyba przez minutę. Między blokami meczet, ten sam, co widać, przejście ulica. A tutaj normalna kawiarnia przy ulicy Górnej. Gdzie się siedzą na środku ulicy. Tu jest wejście na Big Bazaar Enta. Ja tam nie będę wchodzić. Tu się te wielkie sklepy zaczynają też. Wchodzili wczoraj. Babcia Kurewka dochodziła kran. Sprzedaje jakieś reszty. A tutaj ciekawy napis. Baran Club. Dla baranów. Ale tam kandują skórą. A to sklep Ugaska Waikiki, gdzie w obłędę w oczach się chodziła i szukała jakiegoś klamotu dla siebie. Tutaj benzyna jest też po 5, ale lirów, czyli ponad 7 zł za litr. A to jest nasza plaża w Alanii tutaj. Koniec już tej plaży właściwie, która się ciągnie na przestrzeni paru kilometrów. I tutaj statek Viking ucieczkowy chyba płynie. A plaża się ciągnie, jest szeroka, ciągnie się aż hen tam daleko. Tu widać całą panoramę. Tam góry są piękne za miastem. I oczywiście zamek nad miastem. Jak korzystać, co może taki baldachim może się z łóżkiem. To siłownie, gdzie można pakować ile wlezie. Tutaj kaktusy kwitnące są. Przy akompaniamencie wyjca kończę dzisiejszy spacer po Alanii i wracam do hotelu.